Dzisiaj razem z Palionem zagrałem w Stumble Guys i pokazałem mu kilka naprawdę mocnych trików, które przez twórców mogą zostać wkrótce zakazane. Dlatego Palion musi się ich nauczyć jak najszybciej, a w tym pomogę mu ja, trener Wojtulo. Zobaczymy, jak pójdzie Palionowi. Oglądajcie do samego końca. A jak chcecie mieć same najlepsze sny, to oczywiście poduszka Wojan Team. Tak, ponieważ przedstawia Wojanowice, więc będą wam się śniły Wojanowice, a nie jakieś koszmary. Z drugiej strony ma również logo Wojan Team, więc jest dwustronna. To tak jakby mieć dwie poduszki w jednej. Poduszka dostępna razem z innymi mega fajnymi rzeczami, dlatego zapraszam, pierwsza linia w opisie. Paint, splash. I teraz Palion, make it splash, make it splash. No, dobra nuta, dobra nuta. Make it splash, Palion. Dawaj, kto pierwszy dojdzie do końca mapy, ten jest gagatkiem. Jest lamusem, stary. Padłem, stary, w pierwsze bagno, nie? Pierwsze bagno, mordu, unikaj bagien, mordu, unikaj bagien. Nie jesteś tak daleko, po co? Wiesz co, bo ja mam takim, jakby, takie jakby haki, ale nie lubię tego mówić na głos, bo twórcy gry słuchają mnie i wtedy może być, wiesz, przypał, bo oni wtedy mogą to na przykład wyłączyć mi. Wiesz? Patrz to, ki skill. Pa, to jest skill, pa, widziałeś to? Widziałeś to? Patrz teraz to, gdzie ty jesteś? Pa. Pyk, pyk, widziałeś? Pyk. O, nie, myślałem, że jeszcze wyrobię to, wyrobię, ale nie wyrobiłem. I teraz patrz to. Eś. Palion style, puu! A to jest najcięższa mapa dla nich w ogóle. Tak. Oni, stary, przechodzą to przez 3 godziny ogólnie, więc fajnie się, można się pobawić tymi debinami. Na przykład, o, pa, mamy tutaj dwóch debilnów. I uwaga, pum! Ty nie przechodzisz, bambusie! Gangusie, Boże, bambusie. Te bossy naprawdę nic nie robią, nie mogę z tego. To są takie głupie boski. Ale wiesz co? Bo to też. Aj, się nie dos. A ty wiesz, co zrobiłeś błędnego? Puuu! I teraz, patrz, zrespicie tam, właśnie tam. Tyk. Pum! No kurde! Dobrze, już się nie przedostaniesz tu nigdy. Już nie. Ja tego. Nie! Co ty zrobiłeś? Nie. Tyk, dobrze. Pyk. Dobrze. Nie! Już cię miałem. No dobra, trzeba przejść, bo jest prohibidor, ale to gala kolor verde. Dobrze, przeszliśmy na szczęście. Na czwarta. Mam teraz. Nie, to był skill. To był czysty skill. No i mordo! Na tej mapie mówi się SSSS częściej niż zazwyczaj, ponieważ jest bardzo łatwa. Bardzo łatwa. Dlatego, stary, jak często powiem słowo S? Ty mówisz zes. Wow, co to było? Ale kurde, co to było, stary? Rozpłynęliśmy się na boki. Serio, widzowie, to wszystko przez to, że graliśmy w Stumble Guys o 3 w nocy. O, i teraz patrz to, pyk. Hello! Co ty mówisz? Jago labo dabordido! Kurde! Ale trik, stary! Ale trik zrobiłeś, mordo! Zrobiłeś takiego pranka, że aż normalnie... Wiesz co? Aż normalnie spadłem z wrażenia z tej mapy. Spadłem z wrażenia. Aja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 j
chodź tu, nie uciekaj mnie. Nie uciekaj mnie. No, ty se tam jedź, a ja se tu, wiesz co. A, ludzie! Dobra, stary. Dobra, stary. Dostałem się, ale... Czy ty się dostałeś? No. Dobra, ja byłem ostatni, jo! Ja myślałem, że co ty zrobisz, stary. Ja nie wiem, co ja robię, no to było głupie bardzo, to było głupie. Widzowie, nigdy tego więcej nie róbcie, nigdy tego nie róbcie. Jak gracie w Stumble Guys... O, dobra, musimy wytrzymać 6 minut na tej mapie, dlatego najwolniej rozwalaj każde. Dobrze. Jak się da. Najwolniej. Wiesz w ogóle, że ponoć da się razem rozwalać, razem przeskakiwać na kolejne bloki i w ten sposób dwa razy więcej czasu masz po prostu, nie? Ty mówisz. Czemu ty zawsze komentujesz to, co powiem? O nie, spadłem! Dobra. Tak mówi stary Yeti, on zawsze tak mówi. Musisz rozwalić, stary, wszystkie na górze bloki. Spadłeś? No, jestem na niższym poziomie już. Wszystkie bloki musisz na górze rozwalić. Słyszał gadkę Yetiego, nie? A co on mówi? Zawsze mówi, nieważne co ty powiesz, mówi. Co ty mówisz? Wiesz co, bo Yeti to chyba za bardzo się wczuł w Yeti. Yeti kotleti. Za dużo kotletów zjadł po prostu i... Nie! Spadłeś? Nie mów. To ja zrobiłem! Przegrałeś? Żyję, nie, żyję. Nie, dobra, panie, teraz przesadzasz. Nie mów, że nie zostawiłeś... Zostawiłeś bloki na samej górze? Zostawiłem trochę, no. Dobra, palę, to już jest koniec. Chciałem, bo kurde, to było tam tak zrąbali na początku, że nie miałem jak ten. Palion, to jest koniec, stary. Ale jestem na samym dole chociaż. Na samym dole? No bo
Chciałem uratować, stary, tą górę. A, no dobra, rozumiem. Ja też w ten taki głupi sposób zginąłem, więc rozumiem. Wiem, jak to jest być totalnym debinem. Wiem. Co ty mówisz? A ja powiem ci tak. Ziemone. Ziemo. O, widzę cię tam, Sepcio. Seba. Co tam, Seba? Dym, dym, dym. Ops. Mały spoiler. Ej, ja ci powiem, zniszczyłem wszystkie. Ja się jeszcze nie teraz, ale zniszczę wszystkie bloki na tym poziomie, który był pod tym najwyższym. Tak. Co wie, nawet ten. Gdzie jest? Pyk! O, jestem na poziomie jeden wyżej od ciebie. Więc jest szansa, że zniszczymy i tak bardzo dużą część wszystkich bloczków. I wtedy wyłoni się największy król z Palionowa. Ile ci tam zostało u góry? No dosyć dużo. Kurde, było mi już mało, stary. Dobra, to wiesz co, to ja rozwalam je po prostu szybciej i zejdziemy do ciebie i po prostu na ostatnie bloki sprawdzimy, kto się dłużej utrzyma na ostatnim bloku, stary. Dobra. Dlatego ja już tutaj biegam, ja tego nie rozwalam tak dawaj, powoli. Dawaj. Ty tam dalej rozwalaj se powoli, a ja tu se troszeczkę przyspieszę tempo. Widzowie, patrz jak przyspieszyłem tempo tak szybko. Kończam się, doj! Idę, już rozwalam. Widzę tam na dole, widzę to. Dobra. Kończą się. Ej, stary, bo chyba to nie jest, kończą się. Dobra, już je prawie tutaj dawaj zniszczę. Do mnie! Idę do ciebie. Wow! Pek! Nie, remis! Kto? Nie. Remis? Co jest? Falion! Seba, wygrałeś grę, gratulacje. Sepcio, gratulacje dla Seby w komentarzach, proszę. Wiecie co? Raz, dwa, trzy, otwierasz ty. Dobra, lecimy. Musimy bardzo skrupulatnie otwierać te skrzynie. W ogóle wiecie co, widzowie? Udało mi się na odcinku u Paliona otworzyć mojego ostatniego rzadkiego skina. O, mamy Deryla. No tak, bo ci daje szczęście. No Palion daje mi szczęście, więc widzowie, może na tym odcinku uda mi się otworzyć ostatniego nietypowego skina. Tak, jaki to byłoby mega brakuje? Fajne. Wiesz co, no tak z 10 mi chyba ich brakuje. 10? No, ja jeszcze mam kurczaki trochę sporo tych skinów do odblokowania. Ale jestem już coraz bliżej. O! Irokes? Cyberpunk! Zdobyłem nowego! Jaki cyberpunk? Typ się nazywa Cyberpunk i ma takiego Irokeza. Ej, mam to samo! Ale mam duplika, teraz mi dropnął, no. Okej, czyli ty już go miałeś, cwaniaku. Nie no, ale proszę mi, epickich mi proszę nie dawać, bo ja nie potrzebuję. Kto nazwał zwykłego kurczaka Han Solo? Nie, już myślałem, że nie mam tego piłkarza. Han Solo? Stary, a tak kto nazwał skin, który wygląda jak Cristiano Ronaldo, Cristiovaldo? Tak, no. A kto nazwał skina, który wygląda jak Leo Messi, Leo Pessi? To... Serio? Tak się nazywa, no. Yeah. Paint Splash i mordo, powiedz mi, jak dobrze malujesz, bo ta gra, ta mapka jest od malowania. Widzisz, jak tutaj wałki lecą? Stary, ja czy ty... rok czy dwa, jak byłem młodszy, chodziłem na plastykę. Na plastykę? To ty mega plastykę, dobrze malujesz w takim razie. Na plastykę taką, wiesz, na plastykę taką, co masz w szkole. Aha. Taką dodatkowo. To dawaj, wejdź pod wałek teraz, Nie podpuszczam cię, ale nie wejdziesz. Iś. Nie, bo ta osoba, która maluje, iś, nie wchodzi pod wałek, tylko ona nie macha, rozumiesz? Iś. A no tak, macha! Macho! Wow! Stary, ja będę przeszkadzał tym tutaj ziom. Ej, ty, Palion! Siema, chodź tu. Jestem Pinokio. Właśnie, czemu jesteś Pinokio? Czy ty kłamiesz i masz nos coraz dłuższy? Gościu. Patrz, pokazać ci gigatrika, patrz. Robisz... O, ty chyba wiesz to już. Wiesz. Nie, zrąbałem, ja wiem. Opa, pyk. Ale cię mnie rzuciło! Co to było? To był gigastrzał, stary. Ale cię znowu wyrzuciło! Nice! Nie wytrzymam. Dawaj. A ty teraz ty mnie, czyli karma wróciła, no? Jesteś w kolorze tej mazi. Karma wróciła. O ty. A, zrzuciłem jakiegoś lamuza. Ej, a ty gdzie ty tam niby idziesz? Cyk. Pek! Ej, co to było? Co to było? Nie. Nie! A też spadłeś! Dobra, mnie ciągnie do zielonego, stary. Aha, no chyba, że tak. Czemu ty tam dobra, się wyspiłeś? Ci ludzie nie potrafią tej mapy przejść, nie? Ej, zobacz, jak nie wszedłeś na tamto miejsce, to ty teraz nie będziesz miał... Pszuu, o ci wyrzuciłem! I ty znowu się zrespisz tutaj.
Tak, musisz wejść na tą platformę, żeby respa mieć tutaj. No nie wiem, ci ludzie, te boty, to ja nie wiem, co one robią, nie? Słuchaj, no one za dużo to właśnie nie robią i to jest problem. Słuchaj, zaraz będzie stoper, ale zrobię jeden jeszcze trik. Ostatni trik, najostatniejszy. Psz! Ej, dobra, to było głupie. Wiedziałem. To miała być pułapka. Pyk. O dobra, teraz przesadziłeś, teraz mnie tak wkurzyłeś, że nara! No chyba ty żarty robisz, że przechodzisz w takim momencie na metę, jak ja miałem ci oddać. Julian Boss, jak to skomentujesz, Julian Boss? Julian Boss był tutaj policjant i to widział widzowie. Dlatego nie odpuszczam ci tego widzowie. Oczywiście Wojan Team, widzowie, bluzy są dostępne, pierwsza linia w opisie. Jeżeli chcecie być tak, słuchajcie, mieć ciepło w zimę, to bluzy Wojan Team, koniecznie. Oraz oczywiście zestawy zimowe, na zimę idealne szaliki, idealne czapki. I słuchajcie, mi bardzo pomagają, bo ja jestem cały czas lekko chory. No nie, lecę na spawna. Jak ty to? Palionaura! Chyba, dobra, ja teraz widzowie zrobię, wiecie co? Ja zrobię tutaj kręconko, bo to jest najbardziej śliski skin na świecie, widzowie. I słuchajcie, patrzcie jak się śliska, patrzcie jak się ślizga. Patrz, no jak której wejdziesz, to się ślizgasz. O ty, co się z tobą dzieje? Gdzie ty jesteś? Ej, bo trzeba iść już, Tak mnie wyrzuciłeś, gościu, daleko. Dobra, idzie. Nie, teraz mnie nie wywalaj, bo się nie dostanę do finału, gościu, bo się nie dostanę. Chyba, że ciebie mam wywalić, gościu. To cię wywalę, jak tak bardzo chcesz, typie. O ty, widzę co ty tam próbujesz ciągnąć. Widzę. Pyk. Ja gola portido da Romano. Pow! Też odleciał, ale się. Ej, patrzcie, nad tym odleciałem, no nie wiedziałem, że tak się da. Czemu ty byś? Dobrze. Ten. A, nie ciebie trafiłem. O! I mamy idealnie. Dobra. I co teraz? Co ty myślisz? Będę pierwszy! Nie możesz być pierwszy, pario. Nie możesz być pierwszy, co ty zrobiłeś? Bot, basz. Wiesz, Palion, że podobno da się wejść na ten hydrant do góry. Mi się to raz udało, to jest niesamowicie trudne. Generalnie przez twórców gry jest to zakazane. Ja na to wszedłem i wiesz, co mi zrobili? Usunęli mi jednego skina za to, że tutaj wszedłem. Dali mi po prostu bana na skina, którego kupiłem za 1000 gemów. No naprawdę, bo tego nie daj się inaczej wytłumaczyć. Dobra, dawaj, przeżyjemy jak najdłużej. O ty! Przeżyjemy jak najdłużej, a ty mi tu szpagat robisz na mnie? To ja biorę pana Krystian. Nie! Bo... Czy ty już... Palion, to nawet nie jest początek nie, gry. Sorry, podrapałem się po głowie i nagle, wiesz jaka? Niebieska Biedronka mnie wyżyczy. Niebieska, dobra, widzowie. To jest dowód na to, że Palion bierze tytuł nuba Stumble Guys. Oj. Będzie trzeba zagrać z nubem, żeby sprawdzić, kto jest większym nubem. Palion czy nubek? No to co, czas na kolejne 10 skinów zwykłych i lecimy! Sprawdźmy, co będzie tym razem. Czy będziemy mieć szczęścia na tyle, aby zdobyć nowe skiny? O! Niestety, duplikat. A, nie kojarzyłem go. Myślałem, że go nie wydropiłem jeszcze nigdy. Taylor Spinacci. O, James Bond! Ale już go mamy. Boxer! Boxer mam imię. Ja go nazywam Jake Paul, wiesz? Boxer. Jake Paul, a on tak dobrze walczy. Niemożliwe. Roberto Carlos mam! Roberto Carlosa! Mam ostatniego piłkarza, który był mi potrzebny. Który to był? Jak on wygląda? On był akurat z jakąś żółtą koszulką. Żółty koszulka. No nie, jakiś król Julian mi wyskoczył, którego ja już mam od 5 lat. Król Julian. O, policjant, pan policjant. Niestety w porządku już u mnie w skinach pilnuje, bo już go mam, więc... Co ja... O! No nie, już myślałem, że nie mam tego piłkarza, ale zawsze jak widzę piłkarze, to jakoś mi szybciej serce bije, bo wiesz, mordeczko, wiesz, to są piłkarze, jest mała szansa na nich. Miner Mike. No, Viking! No niestety, miałem już tego Wikinga, więc to na minus. Dostałem nowego klauna! Oje. Jaki to jest klaun? Z Jarocina? Dobra, mamy Tyfall, to swoją drogą, ale Palion, powiedz mi jedną rzecz. Twój skin teraz, ty, który grasz, żółty, wiesz co przypomina? Coś do mojego skina? Takiego ziomka z dzielni, takiego ziomka na dzielni, który jest, wiesz, prawilny ziomek z dzielnicy. Normalnie. O, stary! Musimy to zrobić, stary! Musimy to zrobić, dawaj, musimy zablokować boty, im drogę. Boty. Tak. Wiesz, że to działa nadal? To nadal działa. O, dobrze! Kurde! Dawaj, nie odblokowuj tam, nie odblokowuj to. O nie, oni odblokowują to. Kurcze, głupie boty, nie róbcie tego. Boom! Dobrze, niech spada... No nie, już odblokowały, głupki. Ej, ale jeszcze tam nie wchodź, bo wiesz, że da się wejść tutaj tajnym wejściem. Jest tutaj tajne wejście, patrz. Idziesz tu, skaczesz.
A i działało to ostatnio. O! Dawaj po głowie. A no. Faktycznie! Ja myślałem, że mi się gra zbugowała. Przeszedłeś? Działa? Tak. Parion wykorzystał tajne wejście do wejścia na Tilefallu, widzowie. Wy tego nie róbcie, bo twórcy gry mogą was zbanować, ale my to zrobiliśmy dla was. Dziękuję za wizjonę, sobie do potrosu. I teraz, ale mordo. Wiesz, że ten przeciwko siebie jesteśmy. Tak, dlatego cię rozpampilę, gościu. Ja już idę na bramę, bo tutaj często nie ma bramkarzy i przez to się często przegrywa. Aha, tutaj obrona. Parion próbował strzelić mi. O nie. No chyba z żarty, ale jesteś lamus, że nie trafiłeś, a już 1-0 was robimy. I teraz patrz to. Puuu! I dawaj, lecimy, 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 lecimy z kolejnym golem. Bum! Tak, 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 nie, nie, nie. Parion? Co ty zrobiłeś w tym momencie? Strzymałem wam gola. No proszę, niebiescy, nie blokujcie. Niebiescy mi blokują normalnie. Opsa, nara. Co ty robisz? Ja, stary, nic, nie, no nic nie robię, ja, stary, nic nie robię, tylko strzelam wam gola, 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 ale jest i tak 1-1, więc to bardzo niedobrze, na szczęście wybiłem teraz piłę, więc już jest lepiej. I widzę, że tutaj, pum, nie ma Palion, możesz się pożegnać z tym golem, który tutaj próbowałeś osiągnąć. Możesz się po... o, ty, taki jesteś? Taki jesteś? Mamy dwa, ej, czemu mamy dwa, yes! Dwa? Proszę przestać, proszę przestać. Ej, ci nasi niebiescy to są takie debine, takie... O, dobrze, dobrze. Stary... Nie! Dobrze, dobrze. Bum! Kolejny tak! Teraz będzie za ciosem. No co? Za ciosem, za ciosem, 2-5. Ale Palion, jesteś robiony na kwaśne jabłko. Co to ma być? Teraz wiesz, co robię? Teraz obronię to, obronię to. Dwie piłki naraz obronię. Widzowie, dwie piłki naraz obroniłem. Przecież to jest w ogóle... To jest zabronione, widzowie. Nigdy nie róbcie tego, nigdy nie róbcie tego. Bo jak obronicie dwie piły... O ty, o ty. Kurde! Ale ty bronisz cały czas. I teraz patrz to, patrz to. Tak niby się tego nie robi, ale... O nie, miałem cię podciąć, miał być faul. Dobra, Palion. Nie podoba mi się to, jak nie chcesz... podoba mi się. Specjalnie to zrobiłem, bo nagrywasz. Palion, jak chcesz to skomentować? Jak chcesz to skomentować? Po prostu lepszy gracz wygrał, prawda? Nie, 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 skomentowałem w taki sposób, że dałem... Co to było? Stary, nie mogę tego powiedzieć, bo mnie wstrząka, nie? Patrz to, widziałeś to, co zrobię? To ty... Widziałeś? Widziałeś, co zrobię? Widziałeś, co zrobiłem znowu? Co za farcia! Si? No what? Ale perfect slide ci idzie. No to jest idealny perfect slide, ale zakazany. Ty, Palion, tego nigdy nie rob. Otwórcy gry cię zbanują. Jesteś głupi. Nie mogę. Wow, jak ja to zrobiłem, pyk. Serio, to jest perfect slide. To będzie na rekord, widzowie, na rekord, na rekord. A nie, zapomniałem oczywiście. La 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 la. Ty pobiłbyś rekord czasu. Wiem, stary, ale wiesz co? Ja mam lepsze cele, ja mam cele. La 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 la. O nie, stary ping mi tam leci. Jak on mnie dogoni, nie, proszę. Nie, tam jest po prawej, stary, ja nie. On wygra, on wygra, on wygra teraz. Nie. To jest... Brawo, to jest brawo. Ej, dobra, widzowie, za to nie zostawiajcie dzisiaj łapki w górę pod filmem. No co ty mówisz? I słuchajcie, ostatnie 10 spinów. Let's go, let's go! 10 spinów. Lecimy, lecimy, lecimy. To się musi udać. Prawie był. O! No nie. Boxer. Że go już nie mam, w sensie, że go nie mam właśnie. Mimik. Tego gościa też już mam, pamiętam. Nie pamiętam, jakie skiny mi jeszcze brakują. Trochę mi brakuje, więc dobrze jest to otwierać. Ale cieszę się, że już nie muszę rzadkich szukać, bo już mam wszystkie. Brakuje mi tylko nietypowych, no i zwykłych. A beautiful, Skytek, Sailor Sin, elegancko, nie miałem go. Mordo, a masz tego najrzadszego skina? Tego coś specjalnego, nowego? Nie. A to widzisz, a to nie. Widzisz. Musisz to znaleźć, bo będę stary, wiesz, że ten skin kurczak! Jest to skin najbardziej śliski. Jest tak śliski, śliski. Naprawdę szybciej się z nim jeździ normalnie, serio. Bo ma taką glutowatą formę i on jest mega śliski. Jezus, prawie Superman. Superman, a nie masz Supermana? Nie mam. Chłopie, to co ty masz, Stumble Guys? Trzeba grać częściej, widzowie, napiszcie. Wszystko. Napiszcie na czacie Kabanos. To będzie oznaczało, że Palion ma częściej grać w Stumble Guys. Pytanie, czy jest to na tyle śliski skin, żeby się tutaj cały czas ślizgać na tej mapie? No, czemu ty masz innego skina znowu? Wow! No bo stary jestem. Jeszcze o, drugi grzybek. Jesteś tam. Wow! Łupu, łupu!
Ej, co to było? Obaj się wywaliliśmy dosłownie. Ale jazda, ale jazda. Dobra, jazda, jazda, biała gwiazda i teraz lecimy. Sui. Dobra. Sui. Boom. Słuchaj, jest to tak śliski skin, że cały czas wyskakuje z tych normalnie tutaj rzeczy. Boom. Wyskoczyłem. Boom. Z moim life'ie. Wyskoczyłeś? Udało ci się? Palion team. Gdzie? Co? No wyjdź z tego spawna. Palion, przestań mnie tak traktować. Traktujesz mnie jakbym był jakiś stojący w miejscu. Klikaj jakbyś chciał iść. Ej, klikaj. Ej, to działa. Ty idziesz. Idę, zobaczcie widzowie, idę przed siebie. Jakim cudem to tak działa? Ej, jesteś hakerem. Jestem hakerem, widzowie, z tym skinem jestem hakerem. Patrzcie, idę przed siebie cały czas. Napiszcie mi, widzowie, czy powinienem zagrać z Palionem o 3 w nocy w Stumble Guys, bo chciałbym wtedy sprawdzić niektóre rzeczy w tej grze. To jest bardzo ciekawe, ci powiem, zobaczymy. Tak, plus ty bardzo często dziwnie się zachowujesz o 3 w nocy, więc to no mniej więcej tak właśnie. Mniej więcej tak. No ty. Ej, no stary, jestem na samym początku. Dobra, gościu, teraz Prohibito el toca la color verde cię rozwala. Dostałeś taką, takiego bombsztala na... Dostałem, przyznaję, dostałem takiego stary, bombidurka. Nie mogę, nie. Takiego bombidurka dostałem od innego bombidurka. Gdzie ty na mnie czekasz? Co ty zrobisz? Gdzie ty na mnie czekasz? Nie ma czekania na tytinia. Gościu, jeszcze pewnie jakiś trik byś chciał na mnie zrobić. Jakiegoś bana mi pewnie byś chciał dać. A ja ci wiesz co pokażę? Ja ci nic nie pokażę, bo lepiej iść, bo zaraz nie dojdziemy tutaj. Nie dostaniemy się, stary, nie dostaniemy się. Nie zakwalifikujemy się. Mordo, biegnij tu, mordo, ja muszę powstrzymać. O, dobra, dobra. No ty, bo się nie dostanę, dobra. Teraz mnie zrymułeś, wchodzę tu. Elo! I słuchajcie, do szczęścia się dostałem, ale Palion, wydaje mi się, że Palion to jest jedna z tych osób, które zostały zatrudnione przez twórców gry do tego, aby przeszkadzać innym graczom w graniu. W ogóle mnie nie znasz. No właśnie, tak. Dlaczego? W ogóle mnie nie znasz. Stary, ej, widzę w twoim skinie, twojej nazwie, lekki odcień szarego. On jest się trochę chyba różni, ten nazwa. No tak, nazwa. Bo jestem graczem premium. O lol, co za mapa, dawno nie graliśmy tego. Uhuhu, biedroneczki. Wiesz, Palion, że jak wejdziesz na biedronkę, to na szarą biedronkę, to dostajesz efekt skoku na 30 sekund wyższego. Zobaczcie, widzowie, serio, skoczyłem wyżej. Nie odpowiedziałem. Jesteś już tak omdlony moją podstawą, jesteś zniesmaczony moim zachowaniem. Nie, już to przetestowałeś na miniserie 7 nawet. Jo, dobrze, dobrze. Jak to ogląda. Co ta biedronka robi? Patrz, jak ona leci wokół. Wow! Ej, czerwona jak leciała. Widziałem, to było giga dziwnej. Wow! Ej, stary, najlepiej trzymać się na samym środku, na samym początku, wiesz? Wtedy jest najbezpieczniej. O! Nie! No kurde, jaki to jest pech! Palion znowu, papa! Nie, stary. Widzowie, Palion akurat... tutaj odpadł, Palion nie, tutaj odpadł. Ja jestem właśnie mega dobry, ale akurat na twoim odcinku jest... Nie! O, widziałeś to? Widziałeś to? To się nazywa trik! Nie jestem hakerem, nie mów tak, bo mnie twórcy z gry znowu zbanują! I kolejna wygrana! No, haker, dobra, widzowie, nie ufajcie mu. Mordo, jaki haker, to jest prosta gra, elu! Gamy mode creative. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.